Słyszymy dzisiaj fragment Psalmu 27 i szczególnie wybrzmiewają dziś dla mnie słowa tego psalmu. Będę szukał oblicza Twego, Panie, nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy. Kiedy spowiadam ludzi w Polsce, często ludzie lubią skryć się za kratką konfesjonału, żeby ksiądz nie widział ich twarzy. Potrzebna jest im pewna dyskrecja. Ale kiedy spowiadałem we Włoszech, wiele osób zostawiało tę kratkę, podchodziło do mnie z przodu, od przodu konfesjonału, ponieważ chciało widzieć twarz kapłana, który ich spowiada. Było to dla nich ważne. Mówili o złu, które zagościło w ich sercach, o grzechach, które je raniły. I pewnie ważne było dla nich spojrzenie kapłana, księdza. Ważne było dla nich pytanie, czy ich aprobuje, czy ich przyjmuje z całą grzesznością. Było to też pewną próbą dla mnie. Miałem wtedy stać się takim szafarzem Bożego miłosierdzia, nie tylko słuchać ich grzechów, ale być twarzą Boga Ojca, który przygarnia grzeszników, który ukazuje właśnie aprobujące, miłosierne oblicze Boga Ojca. Ale ja jako kapłan jestem tylko człowiekiem, sam dotknięty słabością, grzesznością. Jeżeli więc szukasz całkowitej aprobaty, bycia przyjętym z miłością, z całą swoją grzesznością, taki jaki jesteś, to właśnie wpatruj się w oblicze Boga Ojca, tego, który kocha cię bezwarunkowo. I wpatruj się w Jezusa Chrystusa, bo Jezus i Bóg Ojciec są kimś jednym. Jezus jest obliczem Boga tutaj na ziemi. Tego, który mówi do ciebie, kocham cię i nigdy cię nie opuszcza. Amen.